Siemaneczko, z tej strony Dino, Dino Dustin. Dzisiaj na kanale pokażę Wam moją kolekcję dinozaurów z firmy Kolekta. Zapraszam do oglądania. Kolekta jest to firma zabawek, która sprzedaje jakieś tam zabawki takie oryginalne. No i na przykład sprzedawają dinozaury, konie. Na przykład jakieś smoki czy coś. Smoki chyba nie, ale na przykład jakieś zwierzęta hodowlane. No i udało mi się zebrać tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dinozaurów z Kolekta. Nie wiem, który dostałem jako pierwszy, więc po prostu będę omawiał. Zacznijmy sobie od dwóch T-Rexów. Zacznijmy sobie od tego brązowego. Chyba, z tego co pamiętam, to była moja pierwsza figurka, ale nie mam 100% pewności. Ej, proszę tutaj nie pokazywać tym próbki. Tyrannosaurus. Jak mówiłam na filmiku Tyrannosaurus ciekawostki, to wiecie, jaki on był. Ta figurka naprawdę dobrze zrobiona. Ten kolor brązowy, te czarne paski mi się podobają. Taki realistyczny. Jeszcze po tej stronie, której teraz Wam pokazuję, T-Rexa jest taki fajny. Jak się tak go obróci, to tak, no, tak nie bardzo. Tutaj zabym fajnie zrobiono, takie na biało, takie piaskowe, bo sobie pewnie pobrudził. Łapki dobrze zrobione. To oko mi się bardzo podoba. Takie fajne w dotyku. No jest ok. Przejdźmy sobie teraz do T-Rexa. Jak już mówiłem, T-Rexy prawdopodobnie mogły mieć pióra, więc tutaj mamy model opierzonego tyranozaura. Wygląda jakby gdzieś biegł, ale gdzie? Był polować triceratopsa czy co? Tutaj na dole mamy ziemię, właśnie piasek, czy co to tam jest. I widzimy jakieś ślady dinozaurów, więc może jakiegoś goni. Lecz nie analizujmy, co on może robić. Język dobrze wykonany. Opierzenie bardzo fajne, takie kolorowe dosyć. Nogi nie są opierzone, tak trochę. No to jest dobrze. A tutaj te łapki jakby dziwne trochę. On ma za te pazury takie dziwne. Powinno być troszkę większe. Bo T-Rex ma krótkie łapki, ale tutaj powinni trochę je zwiększyć. Chyba czarne oczy, takie bardzo ładne. Co tutaj jeszcze ma? No, tak się prezentuje, ma taką fajną główkę jeszcze, tak. Tutaj włos wystaje. Więc lecimy z kolejnym dinozaurem. Gdyż tutaj mamy Tarbozaura. O Tarbozaurze nie robiłem filmiku, więc możecie go nie znać. Więc jutro na kanale filmik o nim. Powiem Wam jedno. Bo dinozaury mają swoich kuzynów tak jak to my ludzie. Otóż o co chodzi? Na przykład, jeśli na przykład do T-Rexa jest jakiś podobny dinozaur, to wtedy naukowcy mówią na to kuzyni. Bo Tarbozaurus bardzo mocno przypomina T-Rexa i żył tak w Mongolii, czyli w Azji. To jest Tarbozaur, a ludzie go nazywają azjatyckim T-Rexem, gdyż przypominał bardzo T-Rexa i żył w Azji. Tarbozaurus, no, przypominał T-Rexa, więc naukowcy uważają T-Rexa i Tarbozaura za kuzyna. Ok, przejdźmy do omawiania tej figurki. Ta głowa troszkę mi tak nie pasuje, bo miał bardziej taką T-Rexowatą, takie coś, ale jednak, no jednak nie jest najgorsza. Łapki mogliby troszeczkę zwiększyć. Ubarwienie bardzo ładne, paski. Te paski ładne takie. Tutaj czerwone oko. Patrzę, zamknięta, ok. Nie każda figurka musi być otwartą. Takie czerwone oczy. To tak, nie wiem, czy widzicie coś tak czerwonego tutaj przy buźce, tak trochę?
No może to jest, może na coś polował. Takie łapy. Figurka jest bardzo ładna, mi się ona bardzo podoba. Tylko mogliby wprowadzić kilka zmianek. Więc teraz przejdźmy sobie do mojej największej figurki, którą jest argentynozaur, czyli też największy dinozaur. Argentynozaur był to największy dinozaur. No naprawdę mi się podoba ta figurka. Takie żółte oczy. To ubarwienie też takie ładne, ma kolce. Takie tutaj odciski skóry. Ma to taki ogon, taki zawijas. Mogliby na przykład zrobić taki, że się on rusza, tak. No, coś takiego. Ale okej, też jest fajnie. Ta głowa mogliby zmienić trochę kolor. No i ten czerwony na górze pasuje mi. No, figurka ładna, tyle powiem. Przejdźmy sobie do kolejnej figurki, którą jest Diablo Cera. Teraz zapomniałam, że w ogóle nie gadam. Jest to gatunek ceratopsa, czyli rogatych dinozaurów. Mam tutaj dwa rogi przy głowie. Mam tutaj takie ładne ubarwienie na kredzie, takie czerwono-czarno-białe. To mi się podoba bardzo. A tutaj ma takie lekkie opierzenie i ładny kolor skóry, taki realistyczny. Przejdźmy sobie teraz do, jak się nazywa ten zielony dinozaur? Sauropagnax, chyba. No, podobnie jak u tego upierzonego T-Rexa, mam tutaj taką podstawkę. Jest on przechylony, może coś poluje, że jakąś małą ofiarę polował i chce nią wziąć w trzonki. On bardzo ładne ubarwienie, takie zielone. Ja uwielbiam zielony, to jest mój ulubiony kolor. Jego łapy, no dobrze zrobione. Tutaj chyba jakieś liście, czy co to? Przechylony, tam ogon tak ładnie zrobiony, że się rusza. Tylko ta głowa tak trochę mi tutaj nie pasuje, tak trochę. Mogliby zmienić troszeczkę, bo tak jego głowę przypomina mi trochę allozaura. No jest dobra. Teraz przejdźmy sobie do ostatniej figurki, czyli ostatnią, którą zakolekcjonowałem, czyli Spinosaurus. Moja ulubiona figurka też jednocześnie. Miejsce pierwsze, a drugie zajmuje ten Tyrannosaurus. Ma naprawdę bardzo dobrze zrobioną twarz, prawie jak ten prawdziwy spinozaur. Spinozaury mają taką twarz jak krokodyle. Jego kolor bardzo jest ładny. Te takie kolce jak u krokodyla, takie na ogonie, jak też jest w relu. No ten grzebień, tylko mogliby tutaj troszkę zmienić, tak troszeczkę wyższy, taki bardziej okrągły. Okej, okay, fajnie. Tutaj ma odciski skóry, taki zielono-żółto-czarny, tak. No nie wiem, tutaj ma czerwone coś. Spinozaur będzie was zjeść. Dobra, Spinozaurze, nie wygłupiaj się. Więc tak się prezentuje teraz moja kolekcja. Nie, dobra, już idę to posprzątać. Czas na magiczne pstryknięcie. Oj, czym sobie tutaj podstawić? Uhuhu. Czas na magiczne pstryknięcie, dzięki któremu dinozaury będą już stały. Widzicie, jak ładnie się ustawiły dinozaury? Napiszcie mi w komentarzu, czy macie którąś z tych figurek i napiszcie mi, która ta figurka, którą mam, wam się najbardziej spodobała. Albo jeśli macie trochę więcej do mnie dinozaurów z kolekta, to pochwalcie się w komentarzu na przykład jaka jest wasza ulubiona figurka, którą macie i tą, którą mam. Na razie moją ulubioną jest spinozaur. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał.
zostawicie subika i lajka. Ja się z wami żegnam, więc pa.